Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Brogi, a przed wami kolejny materiał z gry Bloodborne wyzwanie bez levelowania, czyli Blood Lever 4. Zapraszam do oglądania. Wlazę sobie jedną tutaj, żeby sobie naprawić broń. Brachu, bo znowu odpalisz streama o czwartej. Nie, żadnego streama o czwartej, żadnego streama. Choć z drugiej strony dzisiaj nie mogłem spać nad ranem. Położyłem się spać wczoraj od ten. Położyłem się spać wczoraj o 22 i wstałem o 4. No i co? Nie chciało mi się spać w ogóle, nic. No to sobie odparam stream. I kogo widzę na streamie? Martina! Martin jest online. Później patrzę, Martin ogląda jakiś kanał. No, Martin to jest Martin. Martin to jest Martin. Dobra, co ja bym chciał? Kuli mi strasznie tutaj wyżarło. Martin, Witek, Martin pije po nockach. A jeśli będzie smaczna, to dzwonisz do pizzerii i z podziękowaniami. Dokładnie, Witku. Pizzeria i podziękowania. Martin. Tak było, Martinie, tak widziałem. Ja spać nie mogłem, ale widziałem, co się dzieje. Dobra, słuchajcie, idziemy na bossa. To wydamy sobie 4 punkty wglądu, żeby mieć grudki. Widamy i na razie to wystarczy. I jeszcze sobie tak, weźmiemy z magazynu popiół ze szpiku. Tutaj mam jednak papiery pioruna. Papier pioruna sobie tutaj ustawię. Cyk. I grudkę krwi. Dobra, idziemy na Sir Herbiettas. Albo Lady Herbiettas bardziej. Albo kościół do tego dobrego kielicha. Ten pan mocnej bestii. Kościół dobrego kielicha. Górny rewir katedralny, ogród świetlisty kwiatów. To chyba to było. To chyba to było. Witek, muszę mieć siłę na jutrzejszego Bloodborne'a. No wiadomo. Wiadomo, Witku. Nie ma, że boli. Jedziemy jutro z Bloodborne'em. Dokładnie. Jutro na 14. Tak jak zawsze. Zamówiłem horror dla siebie. Dla ciebie, Bart. A jakiż to horror? Czy to niespodzianka? Czy to jest jakaś niespodzianka? Dobra, słuchajcie. Czeka nas boss. Czeka nas boss, który łatwy nie jest. Ale z godzinkę możemy go pomęczyć. Czemu by nie? Ale o 23 obowiązkowo Bloodborne. Znaczy, przepraszam, o 23 obowiązkowo Wiedźmin. Także wiecie, tutaj możemy w ogóle przywołać do pomocy Mensisa Damiana, ale nie chcę tego robić. Ołtarz rozpaczy. Dokładnie. Ta nazwa nie wzięła się znikąd. Ta nazwa definitywnie nie wzięła się znikąd. Także będzie zabawa. Będzie zabawa. Będzie się działo i znowu nocy będzie mało. Jutro od 14, no jest zarobo. Witek, Until Dawn. O, Until Dawn, bardzo dobra gra. Bardzo dobra gra, znam ją na pamięć. Także jak coś, to mogę służyć radą. Znam ją na pamięć. Until Dawn znam na pamięć. Słuchajcie. Coś mi przycięło net, oczywiście. Martin, grubo się szykuje. Weekendik z Witolduniem. Tak, dokładnie. Z Witolduniem Wielkim. Weekendik z Witolduniem Wielkim się zapowiada. Dokładnie. Dobra, słuchajcie. Ej, coś mi przycina transmisję. Coś mi przycina transmisję i to mi się nie podoba. No ale nic. Thank you.
A, i dupa. No i dupa. Jeju, 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 jeju. Jest horror, jest kontakt. Bardy do Witka, dokładnie. Dokładnie. Jest horror, jest zabawa. Jest horror, jest zabawa, słuchajcie. Nie wiem, kiedy on atakuje tym, tą szarżą, to jest najgorsze. A? Już w miarę wiem. Jeszcze jakby jeszcze ją bym uderzył w czasie tej szarży, to by było dobrze. Nie wiem, co się stało w tym momencie. Pamiętajmy o tym, że ona ma też drugą fazę, nie? Jezu, nie wiem, co się stało w ogóle. Nie wiem, co się stało w ogóle. Ale nic. Ale nic. Nie jest źle, słuchajcie. Nie jest źle. Nie idzie jakoś tragicznie. Aczkolwiek spodziewałem się gorszych wpierdzieli. Ale wiecie, to jest druga faza. Znaczy jeszcze drugiej fazy nie widzieliśmy. Ona się właśnie w tej drugiej fazie ładowała. I już mnie tam na tej drugiej fazie ledwo co zaczęła pizgać. I już mnie dojechała na tej drugiej fazie. W ogóle też nie zabieram jej życia, jak unikam jej szarży, też trzeba było się tym zainteresować, ale nie idzie źle. Dobra, ładnie. Dobra, czyli coś już, czegoś się już nauczyliśmy.
nie? Aż kurczę, no! Ech, ale mam plan! Ale mam plan na tą dziwkę! Ale mam plan na tą dziwkę, ale mam szatanistyczny plan! Ale to na spokojnie, to na spokojnie. Na razie nie będę tego w ogóle... zaraz bossa padnie. Właśnie zaraz ten boss padnie! I znowu z pistoletu go dojadę, ale spokojnie! Na razie z chęcią bym się wrócił po ten popiół ze szpiku do tego... do snu tropiciela, Witku, ale nie. Poćwiczymy jeszcze te uniki. Poćwiczę jeszcze te uniki. Ale widzę, że kurczę, ten boss ma... Zaraz on padnie, serio. Muszę tam więcej atakować po szarży. I muszę być pewny, że ja uniknę za każdym razem tą szarżę. To chciałbym to wyćwiczyć. Ale mi się wydaje, że ten boss zaraz będzie nasz. A ja myślałem, że on jest taki hardkorowy. Aczkolwiek jeszcze nie wykorzystał przed na... Nie wykorzystam najsilniejszych ataków na tej drugiej fazie, trzeba o tym pamiętać. Dobra, na razie żadnych tym pistoletów i zabawy. Tylko ten. Tylko unikanie. Chociażby tej szarży jej. Widzicie? No widzicie? Jeszcze tej szarży nie za bardzo umiem unikać. No, raz się uda, raz nie. No i właśnie, to jest to. Jeszcze tą szarżę muszę ogarnąć. Uniki, jeszcze raz uniki. Dobra. Uniki, uniki, jeszcze raz uniki. Yuppie, mały włos.
czemu nie trafia nad tymi atakami zwykłymi na parza? Oj, zablokowałem się, jakiś element otoczenia. Ale na szczęście nie wpłynęło to na walkę. Ale z drugiej strony też się zacięła. To się da zrobić, to się, słuchajcie, da zrobić, tylko nie na pałę jak jakiś debil. Krint, siemano, witam Krint, dobry wieczór Krint, co tam? Witek, Maro, za dobrze ci idzie, nie ma dramy, nie, to jest boss do zrobienia, tylko że teraz mi się zachciało tamtą grudkę tam brać, żeby wzmocnić ataki, na cholerę, ale ćwiczymy uniki. Ćwiczymy, słuchajcie, uniki. Nie ma, że boli. O, i oczywiście windy nie boli. Winda oczywiście. Ła! Nie, zaraz mnie zgwałcą jakieś smerfy. O Jezus! Nie, to jest jakaś patola. Daj spokój. O, na pewno. Co tam, Klin, u ciebie słychać? Halley, jaka ładna piosenka na walkę. Nie no, piosenka jest fajna. Powiem wam szczerze, że Halley, może zrobimy sobie nawet tak, że efekty sobie ściszymy, żeby sobie bardziej tą walkę wsłuchiwać. Krint, Witek. Hello, witamy Krint. Konie Rafału ostatnio był, ale chyba Don. O, konie Rafał to już tylko wspomnieniem. Koń Rafał to jest tylko... Panie Krint, kiedy to było? Dobra. Tutaj się muszę w czasie szarży nauczyć atakować. Znaczy, wykorzystywać tą okazję, nie? Oj, lagi difficult mode. Zaryzykuję. Aj. No niewiele brakuje, żebyśmy ją porobili. Powiem wam szczerze. Niewiele brakuje, żebyśmy ją porobili. Co to się dzieje? No bo Maro mówi, że kobieta jest za ciasno. Co? No bo Maro mówił, że kobieto jest za ciasno. No to piszę, że niektóre lubią. Do snu tropiciela poproszę. Co? Mol. Jak będę czuł odpowiedni moment, to zacznę strzelać z pistoletu. W razie to nie jest akurat dobry powód, żeby tu szaleć. Dobra. Trafiłem.
Dobra, ładnie. Aj, nie mogę trafić. Nie, uważaj, uważaj. Oj, zaciąłem się. Kurz zapiął. Raz. Cholera. Pokonana, moi drodzy. Banalna, banalna walka. Banalna. Na cwaniaka idziecie i macie porobioną. Polubioną. Typowo na cwaniaka. Krint. No, powiem wam szczerze, po co ja się mam... Dziękuję, dziękuję, Krint. Dziękuję, Harley. Maro kontra dziwki, 3-0. Słuchajcie, na dziwki to najlepszy jest jedyny sposób. Wzmocnione kule do pistoletu. Nie, to była banalna, banalna walka. Powiem wam szczerze, Erbietas to jest... Co się będę męczył, słuchajcie? Bo ten trik na ładowanej broni, tak? Na ulepszonej broni, to na trzech bossów to w ogóle mi nie pomoże. Na tym całym... Na sierocie Kos, na tym Laurensie, to w ogóle mi ta broń nie pomoże. Ale na tym przeciwniku to się... Co się będę spinał? Nie wiadomo po co. Także dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Aczkolwiek to była łatwa walka. Ale kolejny boss zaliczony, mamy tylko, znaczy pokonany, mamy tylko trzech bossów na BL4 zostaje nam. Trzech bossów, ostatnich bossów, najgorszych bossów w grze. Aczkolwiek myślałem, że Erbietas będzie ten najgorszy, ale jak widzę, jak ja widziałem, jakie jej obrażenia wchodziły z pistoletu, jeszcze tą grudką krwi, jak wzięliście tą grudkę, jeszcze ten papier pioruna, o co się macie denerwować? Spinać się, męczyć, jak i tak będziemy się męczyć na Laurensie, będziemy się na sierocie Koz męczyć, będziemy się na finałowym bossie w tym, w Bloodborne będziemy się męczyć, także nie ma to sensu, no bardzo. Chłopaki, bierzemy Maro i idziemy na dziwki, jak on taki skuteczny jest. Nie, ja tylko jestem w Bloodborne skuteczny. Jestem tylko w Bloodborne skuteczny. Zbadaj. Złóż ciało na ołtarzu. Nie rób nic. Ciało na ołtarzu, tak? Dlatego skrawka ciała czas płynie w tył. Ciekawe, nie? O co chodziło? Dobra, słuchajcie. Zdobyliśmy jakiś ten. Słuchajcie, zdobyliśmy jakiś kielich po pokonaniu Erbietas. Wielki kielichisz. Kielich łamiący pieczęcie labiryntu. Wielkie kielich odblokowują głębsze zakamarki lochu. Wielki kielich Ish stał się kamieniem węgielnym chóru elitarnej delegacji Kościoła Zdrowienia. Było to też pierwszy z wielkich kielichów wydobyty na powierzchnię od czasów Burdenwith. Dzięki niemu chór został przejęty na audiencji u Erbietas. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Antychryst Mol.
Czemu artystys? Ale o co chodzi? Przecież ja nic nie mówię. Na grzybiarki zmarł. Na grzybiarki. Dobra. Elżbieta spokonana. Spadamy do snu tropiciela i przełączamy się, słuchajcie, na Wiedźmina. Elżbieta rozwaliliśmy z broni palnej. Nie wierzę. Nie wierzę. Z broni palnej pokonaliśmy Elżbieta, pokonaliśmy Lady Maryję, pokonaliśmy ten, mamkę Merko i pokonałem z pistoletu Amigdale. Czterech bossów padło z durnego kapiszona. A nie rozwijam w ogóle tego, nie rozwijam zabarwienia krwi. To jest na 7 poziomie. Im większe zabarwienie krwi, tym mamy większe obrażenia z broni palnej. A praktycznie w ogóle nie rozwijamy postaci. Atrybut związany z mocą broni, zużywającej kulę ze srebra, określa, czy możesz korzystać z konkretnego wyposażenia. Wiedźmin Kryn, dokładnie. Ciśniemy z Wiedźminkiem. Ja sobie odhaczam Elżbietas i jutro idziemy na Sierotę Kos. No i tu już nie będzie tak łatwo. Tu już zdecydowanie nie będzie łatwo. Nie, super. Powiem wam szczerze, że cieszę się, że tak szybko pokonaliśmy. Myślałem, że to będzie naprawdę ciężki boss za tu. Jak zobaczyłem, ile obrażeń wchodzi ten... Ile obrażeń wchodzi z broni palnej, to bajeczka. Bajeczka. Wiedźmin, Tibor. Widać nieźle, niezła moc drzemie w tym małym pistoleciku. Oj tak. Oj tak. To jest moc. To jest moc. Tego, z tej skluby. A ulepszyłem sobie ją na plus 10. Coś podejrzewałem, słuchajcie, że ta broń może mi się przydać w walce z Elżbietą, bo ktoś mi tutaj na czacie pisał, chyba Walt. On przeszedł też na BL4 całą grę Bloodborne. On mi mówił, że ona jest podatna na ten, na strzały w głowę. To tu wykorzystaliśmy. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Także dziękuję wam bardzo za obecność. Dzisiaj pokonaliśmy Elżbietę, jutro idziemy na Sierotę Kos. Zobaczymy, jak to będzie. Także dziękuję wam wszystkim tym, którzy byli na dzisiejszej transmisji z Bloodborne'a, podkreślam. A z wami się, jeżeli chodzi o Bloodborne'a, żegnam. Na razie.